Tak jak mi to ojciec przedstawił, nazywam się Grzegorz Kasjaniuk, pracuję w Polskim Radiu obecnie. Jestem dziennikarzem muzycznym, publicystą, ale również autorem książek. I wydaje mi się, że przede wszystkim jestem ewangelizator. To jest taka ładna nazwa, ale tak naprawdę wszyscy jesteśmy posłani, żeby ewangelizować, więc nie jest jakimś takim konkretnym przymiotem, bo dotyczy nas wszystkich. Powiem tak, jestem zawierzony Maryi i wydaje mi się, że to wystarczy. Moja sytuacja zawodowa jest, można już powiedzieć, kilkudziesięcioletnia. Jakoś tak wyszło, że po tym okresie studiów tylko krótko uczyłem w szkole jako nauczyciel, a potem już mocno wszedłem w świat dziennikarstwa muzycznego. Nie udało mi się zostać muzykiem. Bardzo chciałem zostać muzykiem, ale nie wyszło, dlatego że jestem osobą leworęczną. W czasach, kiedy ja zabierałem się za muzykę, zorganizować sobie odpowiedni instrument, a nawet inaczej sobie struny ułożyć, to był wysiłek. Zresztą zdobyć instrument to był wysiłek, bo to były czasy PRL-u, więc wierzę, że z tego zła, z obsesji tamtego czasu, Pan Bóg dla wielu z nas tutaj w Polsce wyciągał dobro. Dla mnie to, że nie zostałem muzykiem, tak naprawdę. Że to, iż jestem leworęczny, doprowadziło do tego, że nie stanąłem na scenie jako muzyk zawodowy. Bo być może tam bym teraz był, bo siła przebicia była dosyć mocna. Nie zostałem muzykiem, zostałem konferansjerem. Nie mogłem grać na scenie, ale mogłem zapowiadać tych, którzy grali. I to też robiłem. To był mój zawód przez wiele lat. Oczywiście to były imprezy, które odpowiadały mnie, czyli imprezy rockowe, heavy metalowe, festiwale metalowe, ale z czasem także i muzyka, która towarzyszy, można powiedzieć, każdemu w codzienności, bo mój zawód doprowadził do tego, że prowadziłem listę przebojów przez 10 lat, zżyłem się z muzyką nie rockową, z muzyką, która brzmiała w dyskotekach i na listach przebojów. I przez to też wprowadziłem siebie jako konferansjer na Dni Miast, na imprezy, które promowały artystów, którzy rockowymi nie byli. Bardzo mi to odpowiadało. To jakby spełnienie marzenia chłopaka, który wychowywał się na radiowej trójce, uwielbiał dziennikarzy, którzy byli idolami i chciał sam kroczyć tą drogą i też swój gust muzyczny przedstawiać słuchaczom, kreować. Bo ten gust, w moim mniemaniu, był gustem wręcz idealnym. I stąd chęć dzielenia się. Tak jak pseudo dzielenie się, prawda? Dzielimy się. Przykazanie miłości, dwa przykazania miłości nam to nakazują, ale to dzielenie się było dzieleniem takim bardzo nakierowanym na mnie. Na to, co jest we mnie i czym mogę błyszczeć. Środowisko dziennikarskie, muzyczne to środowisko wypełnione pychą, brakiem pokory. Kiedy się staje na scenie, nie widzi się ludzi, nie widzi się kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Widzi się ewentualnie światła, które oślepiają. Jest bardzo ciepło na scenie. Ci, którzy tutaj z was może gracie, może występowaliście, to wiecie, że to jest inaczej niż z punktu widzenia widzi się tego, który przychodzi oglądać i słuchać koncert. Nie wyławia się jednostek. Bierze się wszystkich, ten szum, który jest i oczywiście to, co robi się z mikrofonem, jak się dyryguje ludźmi, w jaki sposób kreuje się tę rzeczywistość sceniczną. Byłem dyrektorem festiwalu rockowego w Węgorzewie, pierw jurorem, potem dyrektorem tego festiwalu przez wiele lat i także byłem osobą, która współtworzyła swego czasu taki metalowy festiwal Hunterfest. On odbywał się w Szczytnie. Odbywał się u schyłku swojego istnienia na lotnisku Szymany, znanym takim lotnisku obecnie. I tam ten festiwal na szczęście dokonał żywota. W sposób bardzo mocny, w sposób bardzo wręcz tragiczny dla organizatorów. Tragiczny, bo już ten festiwal się nie podniósł. Ale dzięki temu nie mógł już sprowadzać swoją ideą ludzi na złą drogę. Dlaczego tak mówię? Ponieważ muzyka w moim życiu
nie była dobrym. Przez to, że chciałem w tym świecie być, jako chłopak z małego miasta, urodziłem się w Szczytnie i wiedziałem, że tam będąc, z takim myśleniem, wykreowaniem siebie w muzyce, nie mogę zostać w tym mieście, nie mam tam dla siebie miejsca. Niewielu jest tam ludzi, którzy myślą tak jak ja. Czułem, że muszę się stamtąd wyrwać za każdą cenę, a praca w fabryce tego by mi nie zapewniła. Ale poszedłem do szkoły, do swoistej fabryki i tam pracowałem. Jednak ta chęć wejścia na scenę doprowadziła do tego, że tam się znalazłem. Poprzez festiwale w Jarocinie, w których uczestniczyłem, jeździłem. Pierw jako fan, potem jako obserwator. Wchłonąłem ten świat i wchodziłem w niego. Ja nie jestem neofitą. Ja zostałem wychowany w rodzinie katolickiej. Mama i tato katolicy, praktykujący. W takiej wierze wychowali mnie, że nawet w czasie, kiedy stałem się letni, ani w słowie nie zaparłem się Boga, nie zaparłem się Maryi, nie zaparłem się różańca, ale też i nie przytuliłem się do nich. Bo wielu jest, którzy bluźnią. I to widzimy, wielu artystów, popkultura jest tam przesiąknięta bardzo mocno. Ale wiara stała się moją wiarą, z którą się nie chcę z nikim dzielić. To jest wiara mojego pokoiku. Przychodzę do firmy, nie ma wiary. Realizujemy to, co firma nakazuje. I w tym wszystkim całkowicie odsunąłem się od przeżywania wiary. Nie miałem tego. To była wiara taka wypełnienia sytuacji niedzielnej, zupełnie niewniknięcia w relacje z Bogiem. Teraz bym nawet to nazwał jakimś takim neopogaństwem. Przyzwyczajeniem, taką ułudą, którą sam sobie narzuciłem, że ja jestem przy Bogu, tak? Ale godziłem się na to, żeby zapraszać satanistów do studia radiowego, prezentować ich muzykę, przeprowadzać z nimi wywiady i twierdzić, i wymuszać w słuchacza twierdzenie jako fakt, że to, co robią, to jest performance, że to jest teatr. Że tak naprawdę schodzą ze sceny, przestają być aktorami, prowadzą swoje normalne życie. Tak jak black metalowcy swój makijaż zmywają i wyglądają tak jak każdy. Już nie wygląda jak ten ze sceny. Tak samo miałem mocne przeświadczenie, że tak jest w istocie. I trwało to bardzo długo. Zanim wam powiem, co mnie uratowało, z takiego mocnego grzebania się w bagno, szczerze mówiąc, nie chciałbym użyć słowa gnój, ale to naprawdę tak jest, tak jest. Bo to, ta sytuacja, ta płaszczyzna ciągle jest w środowisku. I muzycznym, i dziennikarskim. Gdzie ludzie się taplają, nie wiedząc, jak się mocno brudzą. Ja się mocno brudziłem w tym wszystkim. Przez sytuację przede wszystkim obrażania Pana Boga poprzez prezentowanie treści nie tyle Bogu niemiłe, co uderzające w Boga bluźniercze. Jako młody chłopak wsiąkłem w muzykę, uwielbiałem muzykę i sądziłem, że ona będzie mi towarzyszyć, że będzie takim elementem, którym będę się po prostu nieraz osłaniał od jakichś cierpień młodego człowieka, niezrozumienia, a tak naprawdę przestała być towarzyszem, tylko wypełniła całkowicie moje życie i stała się moim bożkiem. To był mój cel. To chęć bycia muzykiem, potem jurorem, bo jurorem byłem w wielu poważnych imprez. Specjalizowałem się w imprezach lokalnych, czyli objazd domów kultury i te wszystkie pseudo-imprezki rockowe, nie tylko rockowe, reggae, poprokowe, gdzie spośród 6-8 wykonawców wyłaniało się tam gościa, który wygrał, drugi dostał mikrofon, trzeci statyw, ktoś jeszcze dostał jakieś struny i udawało się, że to jest jakieś wielkie total show, lansujemy gwiazdy i środowiska lokalne te gwiazdy będą potem szanować, a te zespoły
stanął przed wielką karierą. Wielkie oszustwo. To było wielkie oszustwo. To było lansowanie siebie w towarzystwie znanych muzyków, bo zawsze jakaś gwiazda musiała być w takim jury dołączona, żeby tam była. I tak naprawdę to była cały czas kreacja siebie. Robimy siebie na wielkich jurorów. Oczywiście wielu z tych artystów jest teraz uznanych. Mają swoją sławę, mają swoje 5 minut i są promowani. Tylko z wielkim bólem serca często obserwuję ten upadek potem. Bo to nie jest stała. Nie jest sytuacja jak na Zachodzie, że ktoś wydaje piosenkę i jest wylansowany już do końca życia ustawiony. Tu jest ciężka praca i potem jest trud zmagania się z codziennością, kiedy jest nieakceptacja, kiedy było się na topie, a potem się jest na samym dole. Mówię wam o tym, w co ja w ogóle wchodziłem, w czym ja brzmiałem, w jakim środowisku funkcjonowałem jako dziennikarz, bo jako krytyk muzyczny pisałem recenzje i wywiady do takiego pisma Metal Hammer Show. Takie jest chyba jeszcze wydawane, przestałem to już zupełnie obserwować. Byłem zapraszany, żeby prowadzić Metalmanię nawet. Więc bardzo dobrze się w tym środowisku czułem. Byłem akceptowany i nawet tak przez wytwórnie płytowe bardzo mocno moje ego było tak łechtane, bo ja nie kupowałem płyt. Mi płyty przysyłano. Nie musiałem. Tylko ewentualnie jak miałem jakieś pragnienie, to tylko wysyłałem pytanie, czy to jest dostępne i żeby mi przysłano. Pamiętam sytuację, jak otrzymałem całą dyskografię AC/DC w wersji Deluxe. W pięknych oprawach, gdzie to dla mnie było powód naprawdę do wielkiego zaszczytu, że coś takiego otrzymałem. Bądź różne takie okazjonalne wydania, niedostępne tak naprawdę w obiegu, bo kolekcjonerskie, a dziennikarze pierwsi to otrzymują, wymieniają się tym i tak naprawdę doprowadzają do sytuacji, w której tak mocno wrze, tak to idzie z człowieka, że nie można zobaczyć całkowicie drugiego. Że ten drugi nie jest istotny. Wydawałoby się, powiecie, no jak to, z muzyki coś takiego idzie? Jak to możliwe? Muzyka nie jest zła. To jak wszyscy powiemy, przecież muzyka nie jest zła. Jak śpiewamy, modlimy się, wielbimy Pana Boga, oddajemy Mu chwałę, to przecież śpiewamy, dwakroć się modlimy. Ale muzyka także być narzędziem w rękach szatana, która nas pognębi. Bardzo mocno. Ja sobie z tego sprawy nie zdawałem. Wchodząc na kolejne etapy muzyczności i kiedy byłem zapraszany na różne imprezy i kiedy w radiu przedstawiałem muzykę na antenie w różnych audycjach. Pamiętam takie opamiętanie, dobre to słowo opamiętanie, przyszło w momencie, kiedy jest taki artysta Glenn Danzig, on się nazywa. Tworzył kiedyś taki zespół w Stanach Zjednoczonych, The Misfits. To taki zespół, który dał początek takiego horror rocka, punk horror rocka, osadzonego gdzieś tam w rockabilly w Stanach Zjednoczonych. W oparciu o takie stare, czarno-białe filmy z lat 50. Horrory. I on potem odszedł od zespołu i założył własną kapelę. Poważałem go niesamowicie. Dla mnie to był facet, rasowy rockman, który tworzył niezłą muzykę z takim Devil's Triton, z takim dźwiękiem Devil's Triton, mocny dół. I przyszło mi zrobić z nim wywiad przy okazji jednej płyty, której tytuł był lucyferyczny. Nie patrzyłem na to, muzyka tylko. I rozmawiałem z gościem, a wyszło, że nie przesłuchałem całej płyty, tylko 3 kawałki, nie miałem dostępu wtedy do całej płyty. Ale tak naprawdę bardzo chciałem porozmawiać o jego pseudonimie, Danzig. O Gdańsku. No jak to jest, facet ze Stanów, ma pseudonim Gdańsk, pewnie jest zafascynowany II wojną światową, ale no, dowiedzmy się czegoś więcej. I rozpoczynam z nim rozmowę, a on do mnie mówi, słuchaj, słuchałeś mojej płyty? A mówię, no płyta jest okej, mówię do niego, tylko chciałbym porozmawiać o twoim pseudonimie. A on jest stary, no nie? On mówi, ale słuchałeś mojej płyty? No słuchałem tam 1, 2, 3 kawałki. On mówi, słuchaj, to jest istota. To jest istota. To, co ja tam zawarłem na tej płycie, to, co ja tam napisałem, reszta jest nieważne. I się rozłączył. I zacząłem się zastanawiać, kurczę blady, o co chodzi?
No przecież jest artysta, rozmawiamy, promocja i tak dalej, a jemu chodzi o teksty. No i tak powoli zacząłem się tym też interesować, chociaż gdzieś to tam brzmiało, czyli wiedział, że jest muzyka satanistyczna, żeby tego nie dotykać. Żeby się tym nie interesować. No ale muzyka funkcjonuje, są, wiadomo, kapele, które wyglądają na bluźniercze, to chrześcijanina odtrącają. Nie pozwalają tak się ze sobą złączyć. Ale jeżeli powoli dotykasz jednego, drugiego, przechodzisz z poziomu na poziom. Może byłeś na poziomie Pink Floyd, może byłeś na poziomie Deep Purple i Black Sabbath, ale zaraz jesteś już na poziomie Slayera. Albo jeszcze wyżej. Wszystkich zespołów sadomasochistycznych lub tych gotyckiego rocka, które funkcjonują w Bolkowie na festiwalu. Tych, które robią taki performance związany z własnym ciałem. Nieszanowaniem świątyni Boga, jaką jesteśmy. Każdy z nas. To nie był taki przewrót natychmiastowy. Ja się rzeczywiście pogrążyłem. Odwróciłem całkowicie od modlitwy. Całkowicie zdruzgotałem ciszę w swoim życiu, czyli miejsce spotkania z Panem Bogiem. Mi się kręciły płyty cały czas. Rammstein. No, lubiłem zawsze jakiś dzień do pracy. Ale nie tylko. Roots Reggae. Byłem jednym z współorganizatorów jako artystyczny festiwalu reggae w Ostródzie. Więc ta muzyka też mocno mnie kręciła. I też wchodziłem w sytuacje, których nie znałem. Takie, jakie są na przykład wokół Petera Tosha, szamana muzyki reggae. I całego ruchu Rastafari. Myślałem, że to są chrześcijanie. A przecież wielbią Pana Boga. Dopiero potem się zorientowałem, że nie chodzi o Pana Boga, chodzi o byt, ale który nie jest Panem Bogiem. To było trudne w dochodzeniu do tej prawdy, ponieważ to wszystko wydawało mi się prawdą. Świat, w którym byłem, w którym wszedłem. Pamiętam ten swój pierwszy bunt. Bunt, mówię słowo bunt. Tutaj bardzo poważnie, żebyście zapamiętali. Mój pierwszy bunt, że nie mogę robić rzeczy niemiłych Panu Bogu. Było to na festiwalu Hunterfest w Szczytnie. Miałem zapowiadać zespół Adama Darskiego, Behemoth. Patrzę na nich, już są wymalowani, już postawili te wszystkie swoje symbole na scenie. I ja mówię, ale ja nie chcę ich zapowiadać. Nie chcę się tego podjąć. No nie mogę, patrzę na nich, mówię, przecież ja ich nie zapowiem. Rozglądam się, nigdzie nie ma organizatorów. Ani jednego nagle. Nie ma komu powiedzieć, że ja tego nie zrobię. Znajduję gościa w końcu i mówię, słuchaj, ale nie mówiliście mi, że będę do tego zmuszony. Zacząłem się już powoli sam tłumaczyć, że muszę zapowiedzieć satanistyczną kapelę. Jest układ. Dostajesz kasę, wchodzisz, zapowiadasz. Nie wchodzisz, nie dostajesz kasy. Szedłem. Jest właśnie to bunt. Ja się zbuntowałem, a potem szedłem na scenę i nie zapowiedziałem ich, bo zapowiedziała ich publiczność. Doprowadziłem do sytuacji, że kilkanaście tysięcy ludzi zaczęło wywoływać ten zespół, czyli wzywać demona na scenę. Sam siebie oszukałem. Bunt. Zbuntowałem się, ale nie wyraziłem sprzeciwu. Bo sprzeciw trzeba wyrazić niezgodę. Zorientowałem się, czym jest bunt, bo bunt od Boga nie pochodzi. I całe środowisko, które używa słowa jako bunt w muzyce, oszukuje same siebie. I ja siebie też oszukiwałem, bo zbuntował się szatan. Więc jeżeli człowiek się buntuje, to od Boga to nie pochodzi. Wyrażasz sprzeciw, niezgodę, ale bunt to jest uderzenie w człowieka. Od razu widzę, że całe hasło Sex, Drugs and Rock and Roll to jest uderzenie w rodzinę. Zresztą on sam mówi w swojej symbolice, w uśmieszku, w języku Rolling Stonesów, w symbolikach, które są ukazywane w tej muzyce. Bo u nas nie jest tak to widoczne i dzięki Bogu w świecie muzycznym tej polskiej sceny, chociaż się pojawiają elementy okropne,
W Stanach Zjednoczonych jest to bezpośrednie. Buntuj się przeciwko swoim rodzicom, przeciwko rodzinie. To jest uderzenie. Odejdź, zostaw ich i na bok. Kiedy zorientowałem się, co ja tak naprawdę lansuję, jakie treści lansuję, grając na przykład Eminema w stacji radiowej, jakie treści, które są promowane przez tych muzyków, w jakie wartości oni uderzają, jakie rzeczy promują, no to był długi proces. Święty Paweł przeszedł też bardzo długi proces. Ja nawet nie chcę się tutaj porównywać. Absolutnie. Jest jakaś płaszczyzna, jeżeli chodzi o to bielmo na oczach, że wydaje ci się, że coś stoi w prawdzie, a się okazuje fałszem. To jest bardzo trudne. Ja na scenie, jak wchodziłem, żeby pożartować sobie z publicznością, szukałem odpowiednich elementów stycznych z publicznością. Co takim elementem mogło być? Podrwienie sobie z Radia Maria. To był najlepszy moment, kontakt z młodym człowiekiem. Jak możesz sobie podrwić? Możesz sobie podrwić właśnie z księży, z zakonników, z ojca dyrektora. Od razu masz salwę śmiechu. Zrobisz kopstryk i już wszyscy się śmieją. Jakiekolwiek porównania. Ale mnie się wydawało, że to jest wszystko prawdą, co ja robię. Że ja nie oszukuję. Czyli można stanąć w fałszu jako prawdzie. Moment był bardzo mocny dla mnie. Ten moment przejścia, tego zrzucenia łusek z oczu. I rzeczywiście tak jest, że przychodzi do ciebie Pan Jezus i pokazuje serce gorejące swoje miłością do ciebie. Wielką miłością. I ta miłość jest tak nieparząca, ale ona w tym ogniu jest taka gorejąca, że ona to wypala, to całe bielmo. Czy można być tak ślepym przez jakiś czas, jak święty Paweł? On swoją drogę przeszedł radykalną. Ja się zastanawiam, jak ci wszyscy wokół niego, którzy byli, jak zareagowali na to, kiedy mocny facet, który dowodził, który przewodził i który doprowadzał do zagłady ludzi, nagle stał się człowiekiem zupełnie innym. To, że oni odeszli, przecież on za sobą jakąś grupę uzbrojone też prowadził, tak? Byli ludzie, którzy byli na skinie ręki, miał na to pozwolenie. Uczony człowiek. Był uczony w każdym momencie. Potem wiemy, że i był uczony w rzemiośle, tak? Bo też musiał sobie radzić w życiu, żeby się utrzymać. I nagle to wszystko ukazuje jedną ważną rzecz. Czym jest zaufanie? Czym jest ufam Tobie? Dzisiaj modliliśmy się na koronce. Czym jest ufam Tobie, Jezu? To zaufanie. Bo to zaufanie łamie każdy element w sercu i w duszy, który każe człowiekowi trwać w tej pracy, wchodzeniu dalej na scenę, w pisaniu tych artykułów, takich samych, w lansowaniu siebie w telewizji, bo z telewizją też współpracowałem i tam koncerty przedstawiałem, które całkowicie są niczym z punktu mojego dzisiejszego widzenia. Są niczym. Nie prowadzą człowieka tam, gdzie powinny. Nie prowadzą człowieka do zbawienia. A skoro nie prowadzą do zbawienia, to są niczym. Są nieważne. Jak nie prowadzą do zbawienia, to gdzie go prowadzą? Umieszczają go gdzieś tak w środeczku tej rzeczywistości, pomiędzy niebem a ziemią? Nie. Nie ma czegoś takiego. One powoli cię ciągną w dół. Od lekkiego po ciężki kaliber. Często jak spotykam się z młodzieżą, to używam takiego porównania, że moja sytuacja była jak tej żaby podgrzewanej. To jest takie też znane i bardzo prawdziwe, że podgrzewana żaba do wrzątku zostanie w wodzie i się gotuje, ale jak się wrzuci do wrzątku, to wyskoczy. Więc ja byłem właśnie taki podgrzewany. I już było blisko ugotowane, bardzo blisko ugotowania. No, nie spodziewałem się, że aż tak bardzo blisko. Robiłem taki wywiad, materiał z człowiekiem, który był satanistą. Chciałem poznać, co takiego jest w jego sercu, jak to wszystko brzmi, dlaczego on wszedł na taką drogę, dlaczego tak to się toczy. I ta treść rozmowy z nim nie była najważniejsza.
Najważniejsze było to, co ja zrobiłem w związku z tym reportażem muzycznie, bo dobrałem tak konkretną muzykę, że tak naprawdę tego gościa tam mogłoby nie być w tym reportażu. Już sama muzyka robiła swoje. Diaboliczna muzyka. A wydawało mi się, że robię reportaż ku przestrodze. Kolejne wytłumaczenie, bo chciałem zrobić fajny reportaż, poznać gościa i kolejny etap w tej karierze dziennikarza. 2005 rok, bo to nie jest tak, że własną wolą nagle się otworzysz. To chodziło za mną. Chodziło za mną, że może nie tak. Robię jeden wywiad z Adamem Darskim, drugi, wszystkie buty po kolei, to środowisko, taka wytwórnia jest Mystic Production, Metal Mike Production, ona już mniej takich rzeczy wydaje, ale Mystic więcej, ale jest wiele niszowych, różnych wytwórni, które wydają rzeczy undergroundowe, które są bardzo popularne w subkulturze metalowej w undergroundzie, więc to wszystko wsiąkło i mi byłem bardzo mocno. I nie pozwalało mi to, że tam byłem już znany, się z nim znałem, sprzeciwić się nie wobec nich, ale wobec siebie. Co ty robisz, stary? Co ty robisz w ogóle? No jak możesz? Jak możesz te treści prezentować? Jak możesz je lansować? To też nie jest tak, że wśród całej tej płytotece, którą miałem, widziałem od razu materiał, którego nie powinienem trzymać w domu. Zresztą to jest charakterystyczne dla wielu osób związanych z muzyką, że to jest bardzo trudny element, bo się traktuje te rzeczy jak wartość kolekcjonerską, z drugiej strony i pieniężnie się na to patrzy inaczej, jak już nie chcesz, to sprzedaj, ale to jak podawanie zatrutego owocu komuś, puszczanie go dalej w obieg, więc tak nie można. Mój znajomy z Warszawy, który kiedyś grał z Kazikiem przed Kultem, brylował właśnie w tym środowisku muzycznym takiej alternatywy polskiej, kiedy przyszło mu po raz czwarty podejść do próby samobójczej, miał wielką potrzebę powiedzenia, a już był na ogół alkoholowym, narkotykowym, miał w sercu potrzebę w autobusie, kiedy już jechał na tę próbę w Warszawie, próbę samobójczą kolejną. Mówi, że już ostatecznie to zrobi. Powiedział, Jezu Chryste, jak ty nie zadziałasz, jeżeli jesteś, to już teraz definitywnie kończę ze sobą. I miał widzenie Pana Jezusa. Na tyle mocne w autobusie warszawskim, na tyle mocne, że spowodowało, że od tego momentu przestał pić i brać narkotyki. I uporządkował całe swoje życie. Na tyle mocne doświadczenie, działanie, kiedy on w tym wszystkim otworzył swoje serce na działania Pana Boga. I ja miał potem problem właśnie z płytami. Przez 3 lata je przynosił z piwnicy do domu i w drugą stronę, bo nie wiedział, co zrobić, bo nagle widział, co w nich jest. W tej kolekcji. Nie w całej, ale w dużej jej części. I ja tak samo nie mogłem otworzyć swojego serca. Powiedzieć, Jezu, działaj. Bo ja myślałem, że już mam otwarte to serce. On już działa. Ja nikomu krzywdy nie robię. Kocham zwierzęta. Trzeba, taka jest biureczka. Znaczy wesprę nazwiskiem finansowo, nigdy w życiu. Najlepiej wesprzeć nazwiskiem jakąś akcję charytatywną i już jest spoko. Nie ma problemu. Takie myślenie funkcjonowało i jest w środowisku cały czas. Bo celebryta, ja takim lokalnym byłem celebrytą w warmińsko-mazurskim. Ale celebryta za sobą pociągnie środowisko i ono będzie płacić. Ty już nie musisz. 2005 rok. Pan Bóg musiał doprowadzić do sytuacji w moim życiu bardzo mocnej. Jedna sytuacja, kiedy widziałem w telewizji i teraz świętego Jana Pawła II, widziałem, jak był przytulony do krzyża w czasie drogi krzyżowej. Bardzo mnie to poruszyło. Całą rodziną to oglądaliśmy. Potem sytuacja związana jest z pogrzebem, ta słynna scena na trumnie, wiatru, działania, przerzucania kart, słowa. I potem w głowie taka myśl, ja już, dobra, trzeba zakończyć już z festiwalem, którego byłem dyrektorem dużym, trzeba z tym zakończyć, bo powiem wam jeszcze o jednym oszustwie, które sobie rzucałem w serce. Postanowiłem na festiwal wprowadzać zespoły, które grają muzykę z wartościami. Na przykład zespół Armia, czy zespół Maleo Reggae Rockers. I uważam, że skoro Armia wystąpi na scenie i zaśpiewa Jezus Chrystus jest Królem, to ja będę w porządku. Maleo Reggae, wiadomo, swoje też zrobi, będę w porządku. Ale zaraz po nich wchodził na scenę zespół Frontside i zespół Vader. I ten festiwal dalej brzmiał. A na banci skakały dziewczyny za darmo, wszystkie te za darmo, które
skakały z gołymi piersiami. A jak nie, to trzeba płacić. Tak szatan działał. Masz tu dla siebie wytłumaczenie, a machina toczy się dalej. I miałem wypadek. Jechałem właśnie z Węgorzewa do Olsztyna, w okolicach Kętrzyna miałem wypadek bardzo poważny, samochodowy. I tak naprawdę to mnie ocuciło. Wyszedłem z niego cały, samochód nie wyszedł cały. Sytuacja wręcz taka zadziwiająca, bo miałem się zderzyć z jednym drzewem, drugim drzewem, miałem wypaść ze skarpy. Zostałem sam na drodze po tym wszystkim. I to, co mnie tak mocno otrzeźwiło, to to, że chociaż miałem włączoną muzykę na cały regulator w samochodzie, niektórzy mówią, że życie się tak przetacza. Nie, miałem ciszę. Ja znalazłem się w kompletnej ciszy. Nie było tej muzyki, nic, tylko cisza. Patrzyłem obrazek, samochód się obraca, te drzewa tak wokoło jak karuzela, ląduje w rowie, w takim bagnie, amortyzują takie młode drzewka wyrastające z bagna, samochód śniegnie koziołkowo dzięki temu. No i nagle muzyka zaczęła grać, tak, bo magnetofon się nie zastopował. I wtedy zrozumiałem, zaczęło do mnie docierać, gdzie ty jesteś, gdzie jest twoja rodzina, w jakim etapie życia jesteś, co ty tam robisz, po co pojechałeś. Ja miałem taką sytuację, dostałem taką lewiznę, bo wiecie, Węgorzewo to jest miejsce, gdzie dużo jest stawów rybnych. No i sama nazwa miasta jest taka rybna, prawda? I pojechałem i dostałem tak dobrego szczupaka w reklamówkę. Mówię, a Grzegorz, masz, słuchaj, rybę. A miałem wyjazd taki zawodowy. I słuchajcie, a ten szczupak był z jakiejś lewizny. I tak wychodzę z tego samochodu i myślę, o jajku, nie wyjadę stąd. Krzaki, wysoko. I tak myślę sobie, jedna rzecz taka ludzka. Kurczę, co z tym szczupakiem zrobić, no nie? Teraz złapą, że mam z lewizny szczupaka. Takie głupie myśli gdzieś tam się zaczęły toczyć po głowie. Wziąłem tego szczupaka, zutylizowałem go gdzieś tam. Wypuściłem na wolność. I potem nagle stanąłem, mówię, co ty robisz w ogóle? Człowieku, opanuj się, co ty robisz? I jeden moment, jedzie traktorzysta. Bo ja byłem całkowicie w takim rowie, w bagnie z tym samochodem zagnieżdżony. Jedzie traktorzysta, z góry tak na mnie patrzy, ja tak na niego. On, dzień dobry, ja dzień dobry, pojechał. I mówię, jakaś paranoja, prawda? To wszystko. I potem powiedziałem już, nie, dosyć. Jeszcze doszły sytuacje, różne, mówię, nie, dosyć. Bo była mocna sytuacja, w której chciano, żebym jako dyrektor festiwalu wziął od zespołu łapówkę. Ten zespół chciał dać mi dosyć mocną kwotę pieniężną, żeby wystąpić na scenie. Ja powiedziałem, że to już jest w ogóle przekreślenie jakichkolwiek wartości w tym momencie, jeżeli ja wezmę kasę od zespołu, żeby on wystąpił, nie żeby wygrał, tylko żeby wystąpił w konkursie. I mówię, nie, bo to nie jest droga dobra dla innych, a przede wszystkim nie jest droga dobra dla mnie. I się zaczęły problemy. Zaczęły się problemy, bo zaczęły się nękania. Jakie nękania? No od razu zachciało mi się na antenie powiedzieć, że muzyka satanistyczna jest zła. Żeby to powiedzieć, zagrałem utwór Kukiza i piersi, Mamo, opętał mnie demon. Taki utwór satyryczny. I kiedy to zrobiłem i wypowiedziałem swoje, to słuchacze, jak zobaczyli prawdziwą twarz nagle swojego redaktora, a miałem konkretnych słuchaczy, to metalowa publiczność nie ma miękkiej gry. To zaczęli mi pisać prawdę. Uspokój się, może coś ci się stać. Gościu, nie mów takich rzeczy. I wtedy też poprzez to uznałem, że to też jest dopust Pana Boga, żebym po prostu przerwał i nic nie grał. Zostawił to, odseparował się od tego i powiedział nie. Nie komentuję, prezentując tę muzykę, zostawiam ją. Przez rok jeszcze policja z Kętrzyna wzywała mnie do siebie po tym wypadku. Jakoś uparli się na dziennikarza, żeby koniecznie wzywać na przesłuchania, bo twierdzili, że jechałem z przekroczoną prędkością, a tego nie było. Ale uznali, że tak. Także długo się ciągnęło i też wiedziałem, że to po to się ciągnie, że to jest znak z nieba. Można powiedzieć, że święty Paweł miał to bardzo szybko zorganizowane, ale spójrzcie, wspólnota jak na niego patrzyła. Przecież Jerozolima go nie przyjęła od razu. To była nieufność. No mamy zbrodniarza, ta człowieka, który zrobił wiele złego.
i wiele potrzebował, żeby się złamać i skruszyć też, żeby wejść w ewangelizację, chociaż od razu niby był gotów to wszystko robić, ale poszedł w ten czas takiego mocnego formowania siebie. Wydawało mu się, że on ma już to formowanie, a jeszcze go potrzebował. U mnie to formowanie trwało jeszcze trochę. Ten wypadek był tym sygnałem, takim przebudzeniem, że nie rób tego, ale dalej były imprezy muzyczne, bo mówię, dobra, black metalu nie tykam, death metalu nie tykam, a dlaczego mam nie tykać punk rocka? Przecież to nie jest black metal. Dlaczego mam nie siedzieć w środowisku anarchistycznym? I później w tym środowisku ekologicznym, bo anarchizm zaczął się nagle łączyć z ekologią, to wszystko przechodziło filozofię strange age, to wszystko przechodziło już filozofię życia jedzenia i człowiek patrzył na innych i mówi, zaraz, co jest grane, no nie? Zwierzę ważniejsze niż człowiek. Ale były te próby, że nie, no nie mogę odejść od środowiska, jest mi z tym dobrze, z tym środowiskiem i bardzo dobrze. Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal, Panie, byś został tylko Ty, jedynie Ty. Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal, Panie, byś został Ty, jedynie Ty. I co to oznacza dla mnie? Dla mnie to oznaczało całkowicie, żebym przestał stawiać siebie w miejsce Boga. Żebym przestał siebie z własną wizją stawiać w miejsce Boga. I kiedy doszedłem do sytuacji, że już byłem, bo tak się wydarzyło, byłem menadżerem studia nagraniowego, sytuacja dosyć łechcąca ego, ponieważ zaproponowano mi menadżerowanie zespołowi NA i doprowadziłem do wydania ich pierwszej płyty. U mnie w studiu ta płyta została nagrana z konkretną firmą wydającą w sumie muzykę punk rockową w okolicach punk rocka, ska. Doprowadziłem do podpisania układu menadżerskiego między moją firmą, zespołem i firmą wydawniczą. Wydawało mi się, że to jest dobre miejsce, żeby tam zostać. Więc to bardzo mocno, że mnie drążył. Druga sprawa, reklama i promocja. Jeżeli ktoś z Was działa w tej przestrzeni, wie, jak ta przestrzeń wygląda. Ja dostałem taką sytuację właśnie w Polskim Radiu, że zostałem szefem reklamy i promocji dużej firmy. Pomysły stworzenia wytwórni fonograficznej wewnątrz wytwórni, wewnątrz firmy radiowej, stworzenia produkcji płyt kompaktowych, DVD, całego tego przemysłu. Miałem studio przecież nagraniowe. Tylko przekładać, agencja wydaje i tak dalej. Firma gromadziła pieniądze. Kolejna sprawa, w końcu mi się udało. Rządziłem muzycznie anteną, robiłem playlistę anteny. Stacja grała tak, jak ja powiedziałem, żeby ona grała. Duża stacja regionalna. Trzy takie poziomy na raz w tej firmie. I do tego to wszystko to zewnętrzne. Jurorowanie, koncerty. Jeden koncert, drugi koncert, trzeci koncert. Tak teraz sobie myślę, jak się nieraz mówi o zniewoleniach ducha, które są i wypływają często z tego, że siebie stawia, że siebie człowiek stawia w miejsce Pana Boga. To Pan Bóg uchronił mnie przed alkoholizmem, tym, że byłem konferansjerem, bo ostatni schodziłem ze sceny, kiedy już wszystko było wypite. Już wszyscy byli ustawieni na imprezie, już nie mogłem się dogadać z pijanymi, prawda, w hotelu. Już było poza mną. To jedna podstawowa sprawa, ale najważniejsza sprawa, słuchajcie, popatrzyłem na rzeczy zdrożne, które się tam działy. Bo były rzeczy zdrożne, delikatnie mówiąc. Które się teraz, nikt nie powie, że to środowisko wymaga napiętnowania za takie zdrożne rzeczy. Nie. Jest okej. Sex, drugs and rock and roll. Uratowała mi jedna rzecz, to co muszę na palcu. Obrączka. Sakrament. Przysięga przed Bogiem. To jest wartość mojego życia i dzieci. To, co uratowało mnie, tak? I oni mnie uratowali przez to. Możemy być jedno. Wspierać się w różnych krzyżach, które są, bo to nie jest tak, że całe życie jest sielanka, cały czas jesteśmy atakowani. Ja jestem święcie przekonany, że zły jeszcze nie raz mnie kopnie i to tak mocno, że się przewrócę okrutnie i okropnie i pokaleczę się. On nie ustanie. On już mnie miał za swoją własność. On już mnie miał za swoją własność i on będzie tak mnie traktował do końca. A ja nie jestem jego.
Ja jestem dzieckiem Bożym. Czy tak łatwo o tym mówić teraz w środowisku muzycznym? Nie jest łatwo. Ale też człowiek się nad tym nie zastanawia. Ja się nad tym nie zastanawiam, czy mówią, że jestem moherem, czy mi cegłówka na głowę spadła, jak powiedział jeden znany muzyk, czy po prostu stracę pracę. Ja już straciłem pracę. Właśnie w takiej sytuacji, kiedy było studio, było menadżerowanie, było szefowanie, był ten czerwony tak zwany dywan. No nie warszawski, ale olsztyński. Też czerwony w Olsztynie wykładają. I przyszedł moment, w którym zostałem doświadczony przez Pana Boga utratą pracy, ale i doświadczony chorobą. Na raz. To się zdarzyło w jednym momencie. Od razu wiedziałem, że jestem zwalniany z Polskiego Radia i zgodziłem się na to. Nie walczyłem. Przerwałem swoją walkę. Mówię, niech się dzieje tak, jak jest. To już była droga, w której widziałem Pana Jezusa bardzo wyraźnie. Ale nie miałem jeszcze spotkania bezpośredniego z Nim. Ale wtedy już powiedziałem nie, że moja walka, na przykład o pracę, ona nie przyniesie dobra. Nie przyniesie w rezultacie dobra dla mnie. Takie miałem przeświadczenie. I zaraz potem przyszła mocna dyskopatia. Miałem kłopoty z kręgosłupem bardzo poważne. To był ostry strzał w plecy. Spowodował to to, że można powiedzieć zostałem i byłem na garnuszku swoich najbliższych. I tutaj owoc tego, co się wydarzyło wcześniej, tego wypadku, o którym wam powiedziałem. Bo to mnie bardzo mocno wtedy przybliżyło i sercem, i całym sobą do rodziny. Że to jest najważniejsze, że to jest wartość. Tu w tym kościele domowym. I potem, jak przyszły te sprawy związane z chorobą, choć z utratą pracy, choć to było, tylko to była ciemna noc, bo z tak wysoka się ciężko spada. Oj, jak się ciężko spada. Chce się od razu strzelić z samobuja. Dziwne. Ludzie tak ciężko pracują. Są w takiej biedzie, się nie poddają. I to robią. Idą przez życie. A ja myślałem, że mi się świat zakończy. Że koniec. Gdzie nagle? Straciłem wszystkich znajomych. Jak jeden. Mówię, to został u świętego Pawła. Jest dobre porównanie z jego dawnego życia. Czy poszli jacyś za nim? Dzwoniłem, SMS-owałem, znajomi różni. Przez Kraków, Warszawa, Poznań, Gdańsk. Różne duże firmy. Współczujemy to, ale stary, ja nie wiem, nic nie mogę ci poradzić. Nic nie mogę ci pomóc. Dobra, nie będę dziennikarzem, wchodzę do domu kultury. Jak muzyk nie zostaje muzykiem lub nie robi kariery, to często bywa tak, że zostaje instruktorem instrumentu, wchodzi i szkoli innych, dzięki temu sam sobie może porzeźbić na instrumencie. Porobić kilka imprez, które lubi, no i czuje się w tym bardzo dobrze. Nie da rady. Co, wchodzę na jakiś konkurs, żeby otrzymać stanowisko, bo myślałem, że mam takie CV, no to wejdę wszędzie. Po drugim miesiącu tak już było moje CV. Wykreślałem tylko. Wszystko mi przeszkadza, prawda, w zdobyciu pracy. To doświadczenie. Nikt nie chce Pana po radiu, nikt nie chce Pana po salonach, no ale ja się znałem, ja tutaj robiłem wywiady z Metalliką i w ogóle. Do kogo to mogę o tym mówić? Mogę mówić do chłopaków ze szkoły, prawda, do nastolatków. Im mogę mówić, kogo znałem. To robi wrażenie. Gość w hotelu ważny mówi, ale umie Pan po hiszpańsku? Nie. No to wie Pan, fajne CV, ale ja potrzebuję gościa z hiszpańskim. No i tak to wyglądało. W końcu doszło do mnie, że nie jest ta droga. Oddaj to wszystko Jezusowi. Przez wydarzenie z kręgosłupem związane. Kiedy wyszedłem ze szpitala ze skierowaniem na operację, na wszczepienie implantów kręgosłup, to jest takie piękne. Nieraz jest tak w filmach, że wychodzisz, w filmie jest pokazane, że bohater wychodzi i nagle patrzy, że świat wokół niego gania. On sobie tak stoi, a wszystko w przyspieszonym tempie tak wokół niego leci. Wszyscy w swoich sprawach idą. Miałem to samo. Wyszedłem ze szpitala, patrzę, piękne słońce, chmurki pięknie sobie po niebie płyną. Ludzie chodzą w swoich sprawach, każdy w swojej sprawie, to widać. A ja stoję i myślę, operacja, rodzina,
co będzie dalej. Czy ja w ogóle przejdę tę operację, a może nie przeżyję tej operacji, a może zostanę sparaliżowany. No takie myśli. I cały czas myślę, sobie jakoś z tym poradzę. Poradzę. W Pogo sobie radziłem pod sceną. Radziłem sobie w różnych sytuacjach. Tu też sobie poradzę. Jako mężczyzna. Nie płakałem, poradzę sobie. I przyszło mi. To było mocne, jak spojrzałem tak właśnie w niebo. Mówiła Maryja. Przyszło mi to tak. To wiadomo, że to nie ja, to Duch Święty. Ja to mogłem sobie dalej tam stać i patrzeć na te chmurki. Duch Święty od razu, z serca. Ja mówię, no Maryja. No tak trwoga to do Boga. Ale to już naprawdę była trwoga. Olsztyn, Giedrzwałd. Do Giedrzwałdu nigdy nie jeździłem z pielgrzymkami, bo byłem tam w innych celach, przejazdem, bądź coś z Wieś Warmińskiego, tak się zdarzyło. Ale nie tak, żeby pojechać i do Matki Bożej. Tak konkretnie i specjalnie. Mówię, no masz Giedrzwałd. No co jest w tym Giedrzwałdzie? No jest Maryja. Człowieku, pierwsze co masz zrobić, to pojechać i prosić. No to jest teraz moment, żeby prosić i jechać. Pojechałem w tajemnicy przed żoną. Bo żadna żona by nie wypuściła męża. Nie dlatego, żeby się nie spotkał z Maryją. Ale takiego, któremu grozi może jakiś paraliż. Nie pozwalono jeździć samochodem. Żeby być w pozycji siedzącej długo. Siadłem w samochód w tajemnicy. Przed nią. Przepraszam cię, że zrobiłem to w tajemnicy. I pojechałem do Giedrzwałdu. Wchodzę do kościoła, pusty kościół, nie ma nikogo, rano, to był maj. Mam przy sobie różaniec, bo już wiem, do czego służy różaniec. Już wtedy wiedziałem, do czego służy różaniec. Wcześniej to przez całe życie to wiedziałem, jak wygląda, ale nie wiedziałem, do czego służy. I pamiętam swoją pierwszą próbę odmawiania różańca, nie wiedziałem, jak to się robi. Wiedziałem, no, trzeba mówić, wiem, że jest Ojcze Nasz, zdrowaś Mario, ale jakie to są te części, tajemnice? Czemu tego tyle jest? Czytaj, mów, jak się skupić, prawda? Rozważyć. I może to humorystycznie brzmi, ale to charakteryzuje być może nie tylko mnie, ale środowisko, w którym przebywałem, że często jest ten atrybut, niektórzy sobie zakładają jak biżuterię, bo przecież w galeriach można kupić różańce niepoświęcone. Sobie zakładać je na uszy, na ręce w sposób rock'n'rollowy, jak jakieś bandanki. Więc ten kontakt z różańcem ludzi jest. I tu do mnie dotarło, masz tam pójść i się modlić. Oczywiście pojechałem z własną intencją, żebym ja został uzdrowiony fizycznie. Taką miałem myśl. Kiedy padłem na kolana, posadzka twarda jak ta, może bardziej, nawet może ta większa jest, tak wygląda. Nie mogłem klęczeć zupełnie. Pokazuję wam stan, w jakim już wtedy byłem. Mówię o tym, bo żebyście wiedzieli, w jakim stanie jako człowiek wtedy byłem. Pozbawiony już pracy. Bo już zwolnienie szło. Fizycznie całkowicie zdruzgotany, bo nic nie mogłem wokół zrobić, żadnych, po prostu pielęgnowany człowiek w dorosłym wieku, który zawsze uważał, że sam sobie da radę i zadba o najbliższych. I tam na kolana przed tabernakulum, przed cudownym obrazem Matki Bożej. Z różańcem. Nie sprawiało mi bólu klęczenie. A wam sprawia ból klęczeć? Nie sprawiało. Wczoraj klękałem, bolały mi kolana. Powiem, że wyzwanie cały czas. A tam był taki moment, taka łaska, że na kolana z różańcem modliłem się i pierwsze mi przyszło, tak spojrzałem na Maryję. Ona z wizerunku Matki Bożej Giedrzwałdzkiej. Nie wiem, czy byliście w Giedrzwałdzie w sanktuarium i widzieliście ten obraz. Jak światła padają przez witraże jeszcze na obraz, Maryja mówi sobą, mówi swoim obliczem, spojrzeniem, przemawia, przybliża się, oddala, faluje. To jest przepiękne odczucie i w tym momencie dostałem mocne, nie przymuszenie, ale mocny impuls. No, ja rozumiem to. Nie możesz w końcu wypowiedzieć, to ktoś ci musi pchnąć. Idziesz do odpowiedzi, coś potrafisz powiedzieć, a się boisz, bo się wstydzisz. No to cię wypychają. Wiesz, no idź, mów teraz. No i tak Duch Święty zadziałał. Ja mówię, Maryjo, zawierzam się twojemu niepokalanemu sercu. Cały. Zawierzam się twojemu niepokalanemu sercu.
a przez Twoje niepokalane serce przy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa trach. Taki ogień przeze mnie przeszedł. Cała strona mocno gorąca, ponad ułamek sekundy było. Rozryczałem się, może to był dar łez. Właśnie to mi przyszło, że taki się poryczałem, bo ja nigdy tak nie chciałem płakać, a to mi przyszło płakać. I to, co powiem, ja zostałem wyleczony, ja dostałem łaskę uzdrowienia, nie miałem operacji, nie mam do tej pory. Wyszedłem z tego, z tej tamtej opresji, ale dostałem, znaczy to uzdrowienie nie byłoby dla mnie istotne tak naprawdę. Ono byłoby istotne, bo człowiek by dalej funkcjonował i chodził i robił różne rzeczy. Ale najważniejsza była łaska wiary, która do mnie przyszła w tym momencie. To dopiero wtedy opadło to bielmo z oczu. W tym momencie, w tym akcie zawierzenia, poprzez wyrażenie własnej woli i dania możliwości Jezusowi, by nastąpiło to zjednoczenie. Że ja Mu daję swoje serce. Ty, Jezu, jesteś. Poszedłem na skróty. Maryja mnie poprowadziła na skróty. To prawda. Polecam wszystkim tę drogę. Bardzo na skróty mnie poprowadziła. Ja bym tak czekał. Słuchaj, że nieraz jest tak, nie wiem, z jakich środowisk się wywodzicie, jakie wasze było dzieciństwo, wiejskie, miejskie. Często było tak, ale w sumie to jest charakterystyczne dla wsi, dla miasta. Jak młody chłopak wychodzi z domu, dzieciak, a jeszcze mu mama robi obiad. Śniadanie, obiad, kolację. No ona pilnuje, mówi, słuchaj, przyjdź na obiad, do domu tylko. Albo przyjdź na kolację, żebyś na kolację był w domu. No to wyobrażamy sobie, nie ma matki, ja sobie ganiam po podwórku, tak? I wiem, że mam przyjść na kolację. No to przyjdę może o drugiej w nocy na tę kolację. Daj, Panie Boże, przyjść. Jak syn marnotrawny przyszedł. A matka wychodzi na ganek przed dom i krzyczy. Woła po imieniu dziecko. Taka jest Maryja. To jest to na skróty. Ona wychodzi, cię woła po imieniu. I cię łapie za rękę. Chodź. Do tego stołu zastawionego. Żeby nie zamknęli drzwi. Żeby nie było za późno. I to jest to. To jest mamusia. I to zrozumiałem. Staniecie się dzieckiem Bożym właśnie w takim momencie. Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal, Panie. Można się na nowo narodzić. Co się pojawiło? Mówię, trzeba iść radykalnie, ja do siebie. Musisz iść radykalnie za Chrystusem. To jest dla ciebie nauka. Nie możesz zejść z tej drogi. Ja padam. Ja jestem grzeszny. Przecież to jest ta walka do końca. Ale podnoszenie się. Ona podnosi do pionu. Tu kratki konfesjonalne, nie? Na tej zasadzie. I to jest rzecz, którą mam do dzisiaj. Wzrastam. Wzrasta, wam powiem, chcę wzrastać, chcę się do niej przytulać. Dziękuję Panu Bogu za to, że postawił mi moją żonę na drodze, że to wszystko tak pięknie, żeśmy ślubowali przed Nim, że to tak się odbyło, bo kiedy mówimy o sakramentach, o tej naszej drodze, często jest to gdzieś takie z boku. Mój zawód jest okrutny. Wielu moich znajomych ma rozbite rodziny, wielu ma nowe żony. A tę swoją od ślubowania odstawili i odwrotnie też. One odstawiły ich. Wielu się wiąże w związkach homoseksualnych. Trudne środowisko. Bardzo trudne. I żeby być w tym środowisku i nie zaprzeć się Boga, często trzeba to środowisko opuścić. Wielu muzyków mnie pytało, no dobra, są nawrócenia w środowisku muzycznym. I dalej chcą ewangelizować, bo się nawrócił, więc będzie ewangelizował muzyką, będzie śpiewał psalmy i dalej te tłumy będą przychodziły na koncert. Zrobi sobie kolejny tatuaż, ale nie będzie to smok, tylko krzyż świętego Benedykta, prawda? Na tej zasadzie. Nie. Jesteś na szczycie, idziesz za Chrystusem, schodzisz ze strony. Już cię tam nie ma. Kiedyś był taki przykład, taki był zespół Budgie, w sumie jeszcze jest, Bark Shelley, to jest Walijczyk, i miał sytuację, że się nawrócił na katolicyzm. To było w latach 90. I kiedy
pojawiła się płyta z treściami związanymi z Ewangelią, zespół już całkowicie się pogrążył w niepamięci. Nie był bardzo popularny na Zachodzie, najbardziej w Polsce, ale już został całkowicie wyparty z pamięci. Więc to tak zwane nawrócenie, ono nie prowadzi do sukcesu. Nie prowadzi do sukcesu. To jest jeszcze gorzej. Ale Pan Bóg daje pokój w sercu. Pokazuje, że cierpienie jest konieczne, że jest ważne, że bez cierpienia nie ma zbawienia, że ono musi być. I wiem, dziękuję Panu Bogu za to, co miałem z kręgosłupem, za utratę pracy. Ja obecnie pracuję w Polskim Radiu. Taki kołowrót się zrobił w tym odchodzeniu od Pana Boga, potem w przyjściu do Niego. Odbieram to jako to, że dostałem doświadczenie, które teraz muszę wykorzystywać na chwałę Pana. To, że byłem w tym środowisku, że ich poznałem. Różnych ludzi są dalej menadżerami, dalej promują młode talenty w takich dziwnych programach jak Voice of Poland. Dalej się odbywa pranie mózgów młodych ludzi i mielenie ich. Jest to miłe, bo się miło ogląda w telewizji. Dalej ludzie idą w tę machinę. Coraz bardziej wchodzą, większe koło. Żarno idzie. Tylko jaki owoc potem z tej łąki? Pokazał mi jeden menadżer, przyjechał do mnie do radia, promując jedną z postaci z Voice of Poland. Mówi, słuchaj, ja wiem, że ty jesteś wierzący, ale powiem ci jedną rzecz. Ja też. Chwała Panu. Mówi, słuchaj, pokażę ci coś. Pokazuje mi zegarek, a na cyferblacie Święty Jan Paweł II. Tak po nim te wskazówki dookoła, nie? Więc zawsze mam ze sobą. Mówię, trzymaj się tego i wierzę, że dla niego to jest bardzo ważne. Dla mnie to może tak, mówię, tak, no okej, okay. Wiem, że dla niego to jest bardzo ważne. I powiedziałem do niego, nigdy go nie zdejmuj. Nigdy nie zdejmuj tego zegarka. Rozstał się ze znaną artystką, którą prowadził, taka z rogami z włosów. I jest, funkcjonuje i to jest ciekawa rozmowa, bo pokazuje, że w tym środowisku można być z Panem Jezusem. Czyli jest otwarcie na rozmowę. Jest przyjęcie imienia Pana Jezus w rozmowie. A jak jeszcze mówisz Maryja, to przecież każdy nawet przypadkowo spojrzący na Maryję widzi ją. To spojrzenie nawet przypadkowe przestaje być przypadkowe. Ono się koncentruje. Stąd to takie ważne, żeby nie zaniedbywać i żeby przede wszystkim się nie wstydzić, co jest bardzo trudne.